Dzień dobry Państwu. Jest 9 kwietnia 2014 roku, środa. Właśnie rozpoczęła się godzina 4 rano. Nazywam się Marek Słukowski, jestem psychologiem klinicznym, kompozytorem, zajmuję się również muzykoterapią. Chciałem Państwu przedstawić, jak wygląda coś, co nazywam niepokojem twórczym, aktem twórczym. Jeszcze chwila wstępu. Muzyka w moim życiu towarzyszyła mi od 6 roku życia. Skończyłem szkołę muzyczną, 8-letnią, potem liceum muzyczne. Później przeniosłem się na psychologię. Grałem w grupie jazzowej. Od wielu, wielu lat zajmuję się muzyką elektroniczną. Wykorzystuję ją w czasie swojej pracy z pacjentami. Można najprościej powiedzieć, że gdy zawodzą słowa, niechaj zabrzmi muzyka. Osoby, które mnie znają, wiedzą, że w momencie, kiedy mam taki nastrój aktu twórczego, takiego niepokoju wewnętrznego, po prostu mnie nie ma. Siadam do instrumentu i zaczynam grać. Chciałbym Państwu pokazać, jak to mniej więcej wygląda. Dziękuję bardzo.
Oczywiście, proszę Państwa, to jest przykład. To znaczy, w momencie, kiedy gra się muzykę elektroniczną, trzeba być maksymalnie skoncentrowanym. Ja używam słuchawek. W tej chwili bardziej chciałem Państwu pokazać, jak wygląda sam proces twórczy, a utwór, który w tej chwili skomponowałem, po prostu się zapisał. Niemniej, grając, po prostu nie mogę nawet mieć świadomości, że jestem nagrywany. Jest to jakby moja prywatność. Ja to nazywam autoterapią, ponieważ zajmuję się często trudnymi przypadkami, trudnymi pacjentami. To wracając do domu, zakładam słuchawki i muzyka mnie leczy. Jest to moja autoterapia. Dzielę się z nią z ludźmi. Pozdrawiam Państwa serdecznie.